Z pewnością miałeś taką sytuację. Zaczynasz coś robić i okazuje się, że nie ma dobrych rozwiązań, że po prostu wszystko się rozpada. Co można w takiej sytuacji zrobić? No można się wycofać, można zrezygnować, można zrzucić winę na innych, ale można także z tego, co jest, spróbować zbudować taki pomost do dobrych rozwiązań. Właśnie tę metodę wybrał święty Paweł na Areopagu, kiedy tłumacząc wielkość przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat, odwoływał się do poezji greckiej, do filozofii, do całej tradycji kulturowej Grecji. Ale Grecy posłuchali go jak innego mówcę i powiedzieli: posłuchamy cię innym razem, przyjdź, podyskutujemy potem. Ale święty Łukasz dodaje: niektórzy jednak przyłączyli się do Pawła, ponieważ uwierzyli. Kiedy z tego, co masz, w takiej sytuacji pewnego rozpadu, zaczynasz tworzyć nową rzeczywistość i nie rezygnujesz, zobaczysz, jak będziesz zaskoczony, ponieważ wtedy dołącza się ze swoją łaską sam Pan Jezus.